No hej, witam was w kolejnym odcinku Gramy przy piwku Might & Magic 7 za krew i honor. I tak, tak jak wspominałem, dzisiaj spróbujemy zmierzyć się z labiryntem. Będzie to trudne, ciężkie i w ogóle wszyscy pomrzemy. Dobranoc! Ale bądźmy optymistami. Tak, teleport na górę Nikon. Mogą wziąć ze sobą trochę więcej kasy, no ale dobra, mniejsza z tym. Rzucamy wszystkie możliwe buffy. O, to też się może przydać. Co jeszcze? Dzień ochrony. Na pewno się przyda. O, tu jakiś trup leży. A, nie, na górze. Jeszcze przyda się Charlotte'u. Oprócz standardowych buffów. No nic, może się przejdę kawałek. Lot. Okej. Okay. Może wystarczy. Lecimy do labiryntu. Pytanie, czy ja sobie tam dam radę. Może to być trudne, może nie niemożliwe, ale z pewnością trudne. Dobra, tu jest Multum Hydr. Które już do mnie strzelają. O, pieniążki sobie leżą, tam jakaś skrzyneczka. Fajnie by było to wszystko wymordować, ale obawiam się, że chwilowo nie dam sobie rady. Okej, okay, no i jesteśmy, jeszcze tylko Dzień Bogów. I możemy wejść do labiryntu. Przed wami, jak okiem sięgnąć, rozciąga się ogromny magiczny labirynt. Zbyt długie patrzenie na niego poraża oczy i miesza umysłu. To też myślę, że zacznę sobie od rzucenia trybu torowego. Jak na razie nic mnie tu nie gryzie. Okej. Okay. Znajdujemy się na początku labiryntu. Nie mam pojęcia, czego się tu spodziewać, oprócz tego, że multum minotaurów. No ale dobra. Minotaury minotaurami. Ale tu jest co nieco do zrobienia. Na przykład co? Mógłbym jakąś broń zakląć ogniem, gdybym tylko... W sumie może być bojowy cep piekieł. Teraz jak jestem arcymistrzem, to ta cecha będzie się utrzymywać już na zawsze. Oprócz tego myślę, że mógłbym rzucić jakieś rozświetlenie. Na przykład to. No i otworzyć pierwsze drzwi. Tu trzeba iść powoli. Nigdy nie wiadomo, co można napotkać. No właśnie. Jak widać, minotaury. Problem w tym, że te minotaury mają sporo życia, a o ile dobrze pamiętam, bez większych problemów są w stanie... fajno! Mam wszystkie możliwe czary rzucone. Mogą ściąć głowę jednym cięciem, co najpewniej dla mnie się skończy zgonem. Dlatego między innymi mam ochronę przed śmiercią, którą daje ochrona przed magią, czyli chyba nie mogę umrzeć. Mogę zemdleć, ale nie umrzeć. Więc myślę, że to mi da wystarczająco dużo czasu, żeby się ewentualnie wycofać, wyleczyć miksturką i teleportować stąd. Ale tak mi się tylko może wydawać. No, ciężka sprawa. Nie wiem, ile ten wódz ma życia. 800. To jego to tak szybko nie ubije. Przed nim będę musiał trochę pouciekać. No, a tu widzę, że ekipa się zbiera większa. No niestety. Odporny na wszystko, ale nie niewrażliwy. Co mi może sporo pomóc. A nawet wiem jak. Mianowicie młocia na niego rzuci bitewny szał.
I zadziałało. Więc ja się teraz wycofam. A on niech sobie walczy. Jeżeli jego zabiją, to dobrze. Jeżeli on zabije resztę, też będzie dobrze. Okej, okay, prawie ubił Minotaura Kata. Tylko, że takich jest dwóch. Więc może najpierw zajmę się zwykłym Minotaurem. Oj. Oj. Już wiem, że muszę... O, to tyle jeśli chodzi o Kata. Już wiem, że na tych... jakim tam... na wodzów Minotaurów muszę rzucać bitewny szał. Wtedy jest szansa, że będą walczyć ze współprzymierzeńcami i nawet jeżeli nie zostaną zabici przez kolegów, to na pewno sporo osłabieni. Dobra, ja widzę, że Blendiego obłąkało. O, jaki ładny toporek. Katowski berdysz. Fajnie się. Będzie na sprzedaż. Czy mam jakieś zdjęcie obłędu, czy coś w ten deseń? Urok, leczenie paraliżu, zbiorowy strach. Podejrzewam, że akurat nie mam. Chyba, że to będzie tu. Nie. Tutaj również. Super. Czyli Blendy już zostanie obłąkany, chyba że Kompulik ma tutaj coś. Osłabienia, chorób, przebudzenie. Niestety nie. A naprawdę nie mam leczenia obłędu? Leczenie chorób, trucizny, osłabienia. No najwyraźniej nie mam. A umysłu, urok, zniewolenie, odporność, usunięcie strachu. No nie mam, przykre. Tu jest tylko zdjęcie klątwy. No, life is brutal. Co to Blendemu robi? Zasadniczo ciężko stwierdzić po takich statystykach. Okej, tak. Tu już nic nie ma. Wyjdziemy zatem tu. Okej. Tu mam dwóch Minotaurów Katów. A za nimi jest też chyba Minotaur Kat. Trudno oczekiwać, żebym zdążył ich wszystkich wystrzelać. Ale tak po trochu. Dobra, ale to naprawdę nie bardzo jest sens, żebyście patrzyli na to wszystko. To też myślę, że ja tutaj co nieco przyspieszę. Się znaleźć hydrę. To raczej nie wróży dobrze na początek. To też myślę, że udam się w inną odnogę. I'm
Okej. Powiem wam, że jest problem, mianowicie tu są dwie hydry, które nie mogąc we mnie trafić, ruszyły się z miejsca i idą w stronę wyjścia. W związku z czym mogą mieć problem, jeżebym chciał wyjść i wrócić. Co z kolei? No niestety sprawia, że muszę się nimi zająć jak najszybciej. A jak łatwo się domyślić, nie do końca mi to pasuje. Nie wiem, ile życia ma hydra ognia, ani jak mocno bije. Ma tylko 300 życia, czyli nie jest jakoś strasznie silna. Spróbuję ją wykończyć, zanim ta druga się pojawi. W sumie to powinno być możliwe. Myślałem, że będzie trudniej. Dobra, to zajmę się teraz tą drugą. A, jest taka sama. Okej, to wracamy do przyspieszenia. To idzie, muszę powiedzieć. Niestety. No, ale nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Ale mogę skoczyć sobie teraz z powrotem do Nihonu. Za pomocą teleportu. I całą drużynę sobie uleczyć. Czy potrzebujecie leczenia? Tak też zamierzam zrobić. Strzeżcie się! Okej. Pośpiechu już nie mają, niestety. Ale mogę rzucić jeszcze raz. Ile taki pośpiech trwa? Tylko godzinę. To dosyć krótko, to chyba rzucę cały ten... cały komplet buffów jeszcze raz. To było nie to. To była godzina mocy, tak. O, i teraz trwa 4 godziny. No to to już trochę lepiej. No i wracamy z powrotem do labiryntu, celem eksterminacji minotaurów. Nikt nie mówił, że będzie lekko, ale widzę, że teraz z tymi hydrami poradziłbym sobie nieco szybciej. A tak swoją, skoro już tu jestem, to trochę na bezczela. Nie ma tu nic ciekawego.
Liczyłem, że coś w tej skrzyni znajdę, skoro jest tak wysoko i w ogóle, a tymczasem tu jest sandwichów. Czy wysoko, tak? W niebezpiecznym takim miejscu. A tam nic nie ma. No, zawiodłem się. A co ja tu mam? Nie mam pojęcia. Włócznie. Sandwichów. Nie ma miejsca. O, ciężka sprawa. Damy Blindiemu. Może tu jakoś poupycham. Niech to wygląda jakoś. Te bronie są długie. O, może jakoś tak. Dobra, urywa. Chociaż podejrzewam, że tych... Aha, tu nie położę. No dobra. Resztę będzie... A w ogóle to damy Blendiemu. Młocia będzie zbierać tylko takie długie. Będzie, to się potem będzie łatwo sprzedawać. Dobra. Gdzie ja to byłem? Ja to byłem gdzieś tu. W ogóle jak tam wygląda sprawa tego? No nie najgorzej. Może uda mi się streścić z tym w jednym odcinku. Ale no ten labirynt jednak jest dość rozbudowany. Zobaczę. Podejrzewam, że jednak to rozbiję na dwa odcinki. Ale póki co nie ma się co martwić. Na razie lecimy z przyspieszeniem i eksterminacją kolejnych minotaurów. Well,
Tak, już od dłuższego nic nie mówię. Gardziołko troszeczkę mi wysiadło, się zastało, ale to nic. Z ciekawszych zdobyczy, nie licząc pieniędzy, zdobyłem amulet, identyfikacja przedmiotów plus 25. Dzięki czemu mój pierścionek z identyfikacją plus 24 będzie mógł zostać sprzedany. No i myślę, że na ten odcinek to już by była powoli końcówka, ale jak widać na mapie, jedynym miejscem, gdzie mogę iść, został ten korytarz. On podejrzewam, że się ciągnie kawałek dalej, ale to sobie zostawię na raz następny. A teraz zwiedzę jeszcze tą dużą komnatę, tam widziałem sporo wrogów, więc myślę, że to będzie sensowne zakończenie tego odcinka. Uwaga, wchodzimy. Czemu się nic nie dzieje? Bo tu się wejść nie da. A, jest guzik. Mamy minotaur katów. Zwykłych, niezwykłych. Rzadko niestety działa ten bitewny szał, a szkoda, bo to jest idealnie. Teraz tylko spierdzielić trochę. A oni się tam biją. Aż piękny widok, no. Wprawdzie ten wódz minotaurów ich wykończy. Ale niech się biją. A może? Może i przegra. O, to by było ciekawe. Bo sporo by mi ułatwiło. O wiele bardziej wolę ze 3 zwykłe minotaury niż jeden wódz. Okej. Zostało mi wykończyć. Pikuś. Aha, jeden ucieka, czyli już ledwo żyje. Pozostaje tego zabić. A ten też zbyt silny już nie jest. No i możemy zobaczyć, co tu ciekawego znajdziemy. Bardzo sympatyczna komnata. Widzę jakieś krzyże. Buty cienkie. Zbroja też. Trochę kasy. Tu coś leży. O, jest. Krasnoludzki Morgenstern, czyli nic ciekawego. Tutaj. Będzie w amulet, tylko nie wiem, dlaczego tu mi coś poświetla. Coś mi to daje, tylko nie jestem pewien co. Niby orzeźwiające. Ładną odporność na magię ciała mam. 11. Jakim cudem, to ja nie mam pojęcia. Coś by się musiało zbagować chyba, ale okej. Całkiem niezły amulet, ale mam lepsze. Tu? Sensowna kolczuga, będzie na sprzedaż. A tu? Tutaj też się coś dzieje, nie wiem co. Ale co tam, poklikamy sobie. Dobra, i w tym odcinku to by było zasadniczo na tyle. Chociaż może jeszcze się bujnę do miasta. Co by posprzedawać? Nieco badziewia. Widzę, że kasy trochę mam. Zamknięte. O, trzeba poczekać ze 2 godzinki. Szukacie czegoś ostrego. Zwykły. O, trochę. Niektóre są bardzo fajne. Ale niestety, no, nie ma, nikt u mnie toporów nie używa. To mnie boli, ale nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Dobra. Dziękuję. Czy ktoś tu jeszcze coś ma coś na sprzedaż? Blendy ma całe inwentory syfu. Zacznijmy od broni może, bo i Asma ma jej trochę. Całkiem ładna zbroja. Szkoda, że Asmo ma z odpornością, no. Ale zaraz. Zobaczmy, mam jakiś taki zwykły toporek. Mam możliwość naładowania przedmiotu.
Zwykły. No i zobaczmy, co się z nim stanie. Podwójne obrażenia przeciwko tytanom. Tak. Mam nadzieję, genialne. Zadawala was. Tego nie może. Szukacie czegoś ostrego. Dobra, sprzedajemy wszystko jak leci. O! O proszę, a to jest artefakt. 25 do mocy, no. Dla Asmo byłby całkiem. Gdyby Asmo mógł być arcymistrzem. Gdyby tak, z pewnością walczyłby toporami. Ale póki co niestety nic z tego. Odejdźcie. Coś tu jeszcze. To na sprzedaż. To też, i to. O, dużo miejsca ma. To dobrze. Tu już zasadniczo jakieś resztki poupycham. Bardzo dobrze. O, i super. I wyjdziemy na zero z tą sprzedażą jeszcze. A to jest artefakt, którego się sprzedać nie da. Dobra. Mam nadzieję, że nasz wynik Dobra. Pieniężnie wychodzę bardzo na plus. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę. A, jeśli chodzi o expa, też raczej na plus, tak? O, pewnie. Dobra. Co tu jest? Sala treningowa. Nasi trenerzy nigdy się nie wspaniale. A co tam? Wspaniale. Przecież to jest pierońska droga. Zajęcie, nieprawdaż? A, to był błąd. W Celest mam o wiele taniej. Tu jestem neutralny, w Celest mam... Chyba mnie lubią. No ale dobra. Mówi się trudno. Trochę kasy poszło w pizdziec. No ale nic. Widzimy się w odcinku następnym, gdzie będziemy kończyć labirynt. I miejmy nadzieję, że postawiamy też statuetki. Aczkolwiek tego akurat nie jestem pewien. Ale na pewno będziemy kończyć labirynt. A na razie to by było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej. Na razie. Hej!